Zobaczcie, już co prawda kwiaty praktycznie już przekwitły. Przed momentem pokazałam Wam w przybliżeniu piękne, cudowne kwiaty rośliny, którą możecie spotkać w ogródkach działkowych, w ogrodach botanicznych, w ogródkach swoich babci. Co to jest za roślina i jakie ma zastosowanie? Zostańcie na dłużej na naszym kanale, aby posłuchać informacji o piwonii lekarskiej, która jest bohaterką dzisiejszego odcinka. Ja mam na imię Beata, witaj na kanale Artemisa Anua. Zapraszam. W obecnych czasach piwonia jest rośliną wyłącznie dekoracyjną. Pięknie kwitnie, ma piękne barwy oraz naprawdę cudowny zapach. Można ją spotkać, tak jak powiedziałam, w ogrodach botanicznych, w ogródkach naszych babci albo w ogrodach. Roślina ta obecnie jest wpisana na listę roślin trujących. A jak to było kiedyś? Roślina, tak jak powiedziałam w swojej nazwie, jest określana piwonią lekarską. To znaczy, że miała zastosowanie w medycynie ludowej i w fitoterapii. Surowcem lekarskim piwonii są płatki, które zbieramy w czasie dość mocnego słońca, aby nie były pokryte rosą, i suszymy w przewiewnym miejscu w temperaturze maksymalnie 30 stopni. Surowcem lekarskim jest również korzeń bulwiasty piwonii, który pozyskujemy tak naprawdę na wiosnę, bo w okresie koło marca lub kwietnia odcinamy część nadziemną tej rośliny, tego korzenia. Korzeń po umyciu drobno kroimy i również suszymy w przewiewnym miejscu, z kolei w temperaturze maksymalnie do 45 stopni. Właściwości piwonii czerwonej i piwonii różowej są trochę odmienne. Obie możemy użyć do herbatek po wysuszeniu płatków, możemy je używać do herbatki owocowej, do herbat czarnych lub samej piwonii. Również możemy zrobić napar w postaci herbatki. Tak jak powiedziałam, jest to roślina wpisana na indeks roślin trujących, dlatego przed zastosowaniem albo chęcią zastosowania preparatów z piwonii bardzo proszę, abyś skonsultował się z lekarzem, czy w Twoim przypadku jest to wskazanie i czy możesz korzystać z preparatów piwonii wewnętrzny. Jeżeli chodzi o napar i odwar, napar z płatków, odwar z korzenia stosujemy do przemywań skóry. Możemy z niej zrobić tonik, możemy zrobić z niej ocet, z odwaru możemy przemywać, z odwaru z korzenia możemy przemywać skórę, która jest w okresie zapalnym, ma jakąś egzemę, czy raki, owrzodzenia. Bardzo skutecznie piwonia radzi sobie z takimi dolegliwościami. Jeżeli chodzi o substancje czynne, więcej o substancjach czynnych przeczytacie na naszym blogu artemisa.pl. Tam dowiecie się, jaki skład chemiczny ma piwonia. Również znajdziecie literaturę, do której się odwołuję na blogu. Piwonia czerwona, zarówno płatki, jak i korzeń, była stosowana w celu poprawienia krążenia, w celu poprawienia cyrkulacji krwi. Natomiast piwonia różowa była stosowana w celu pobudzenia metabolizmu wątroby,
była stosowana, aby otruć wątrobę oraz przy bolesnych miesiączkach. Zachęcam tych wszystkich, którzy mają ogród, zaproście piwonię do siebie. Naprawdę odwdzięczy się swoim pięknym wyglądem oraz swoim pięknym zapachem. Jako ciekawostkę chcę powiedzieć, że w medycynie chińskiej piwonia czerwona głównie jest spokrewniona z piwonią chińską. Jest stosowana głównie korzeń do tak zwanej zupy z czterech składników, która ta zupa jest używana jako eliksir piękności dla kobiet. Odżywia ona organizm, pobudza, regeneruje i dodaje sił witalnych. Również w medycynie chińskiej tradycyjnej płatki z czerwonej piwonii są używane, aby rozświetlić skórę, aby skóra miała zdrowy oraz młody wygląd. To tyle na temat piwonii. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję, że oglądacie nasze filmiki. Jeżeli chcecie o jakiejś roślinie posłuchać, dajcie nam znak w komentarzu i napiszcie, czy podoba Wam się to, co robimy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Zapraszam na naszego bloga artemisa.pl, gdzie możecie więcej dowiedzieć się na temat piwonii lekarskiej.